Witajcie kochani w ten pierwszy listopadowy dzień, w czas zadumy. No i przepraszam Was za ten wiatr, ale tak jakby pogoda chciała mi coś przez to zakomunikować, coś powiedzieć. No mam nadzieję, że cokolwiek będzie słychać. Wybrałem się, żeby nagrać Wam kilka słów w tym dniu. Jest to dla mnie dzień, powiem tak, szczególny z tego powodu, że w tym roku pożegnałem swojego ojca. Teraz idąc na cmentarz, odwiedzam właśnie osobę, która dała mi życie. Została mi jeszcze tylko mama. Nie mam już dziadków ani z jednej, ani z drugiej strony. Pożegnałem się z nimi bardzo dawno temu. 20 lat temu odszedł ostatni z dziadków, także w tej chwili została mi tylko mama. Święto Zmarłych jest to taki czas, który poświęcamy właśnie pamięci bliskim, którzy od nas odeszli. Nie chcę, żeby ten film był takim smutnym, ze smutnym przekazem, żeby to nie był film, który mówi o tym, że rozpamiętuje się w tej przeszłości, że płaczę z tego powodu, że nie zobaczę już niektórych z mojej rodziny. Taka jest kolej rzeczy. Idziemy na groby naszych bliskich, zastanawiamy się nad być może nawet sensem życia, sensem istnienia, czy to wszystko ma sens, co nas czeka. Kolej rzeczy jest taka, że wszystko przemija. Przeminie również nasz czas. My też kiedyś będziemy musieli pożegnać się z tym światem, z tym życiem. Więc tu często w moich filmach powtarzam słowa tego typu, że jesteśmy warci tyle, ile jesteśmy w stanie dać innym, a po nas zostanie tyle, ile w sercach innych i we wspomnieniach innych. To jest szczególny rok, który doświadczył nas bardzo tak właśnie boleśnie. Być może jest to preludium do tego, co się być może wydarzy jeszcze w kolejnym roku, ale nie chcę tu wybiegać w przyszłość. Chcę się zatrzymać na tej teraźniejszości, na tej przeszłości, która w tym roku mnie dotknęła. Otóż pożegnałem swojego ojca. Także jadąc na cmentarz, dzisiaj byliśmy z rodziną na cmentarzu, żeśmy zapalali znicze, modliliśmy się na grobie tych, którzy odeszli. Do tej pory miałem bliskich, ale nie tak bliskich jak ojciec. Została mi się tylko mama z tych najbliższych mi osób, no i rodzeństwo, ale kolej rzeczy jest taka, że najpierw te starsze osoby odchodzą. Także powinniśmy te nasze życie przeżyć z godnością i w taki sposób, żeby nikt po nas nie płakał. To samo też przekazywałem swoim dzieciom, gdy były jeszcze młodsze, mniejsze. Mówiłem im, słuchajcie, nie zależy mi na tym, żebyście osiągnęły jakikolwiek sukces zawodowy, czy zrobili jakąś karierę. Po prostu nie chcę, żeby ktoś po was płakał. Też często powtarzam, że jesteśmy warci tyle, ile jesteśmy w stanie dać innym, a pozostawimy po sobie tyle, ile w sercach i wspomnieniach innych osób. Niekoniecznie rodziny, bo rodzina zazwyczaj mile wspomina nas. My wspominamy też tych, którzy odeszli. I tutaj pożegnałem wiele lat temu, pożegnałem swoich dziadków. 20 lat temu odszedł ostatni z dziadków, ojciec mojego ojca. No teraz przyszedł czas na niego, po 20 latach odszedł i on. I słuchajcie, nie chcę, żeby ten dzisiejszy film, żeby ten dzisiejszy dzień był takim smutnym dniem. Zresztą zobaczcie, mamy jesień. Nie bez powodu chyba to święto jest ustanowione w takim dniu, o takiej porze roku. Ale nie chcę, żeby to był taki smutny film. Powinniśmy się zastanowić nad, refleksyjnie podejść do naszej przyszłości, do tego, co nas spotkało, może wyciągnąć jakieś wnioski.
i określić jakiś plan. Na tyle czasu, ile nam się zostało, my nie wiemy, ile nam zostało, ale określić jakiś plan, żeby nikt po nas, przez nas nie płakał i niczego nie żałował. I tutaj jeszcze raz nawiążę do tego, że chciałbym, żeby ten film nie był takim smutnym filmem, bo z jednej strony w nas jest żal, rozpacz, że ktoś z bliskich odszedł. Czasami są to bardzo młode osoby, ale one odeszły do lepszego świata, więc im jest lepiej. To tylko w nas zostaje ten ból, ta gorycz, smutek, dlaczego tak się stało, dlaczego taka kolej losu, kolej rzeczy, dlaczego nas to spotkało. Ale to jest chyba tak, jak każdy kij ma dwa końce, ból też ma swój jakiś tam określony, dla wielu nieznany cel, ale tak jak mówię, każdy kij ma dwa końce, więc to może jest przyczynek do tego, żeby się zastanowić nad tym, co zrobiliśmy, co osiągnęliśmy w takim sensie niewymiernym, co osiągnęliśmy i co jeszcze możemy zrobić. Nie chcę tutaj być jakimś populistą i mówić jakichś górnolotnych słów, ale tak jak powiedziałem wcześniej, pozostanie po nas tyle, ile w sercach i wspomnieniach innych ludzi. Nikt ze sobą niczego materialnego do grobu nie weźmie. Zabijamy się, idąc, rozpychając się łokciami przez życie. No mam nadzieję, że wiatr nie będzie za mocno przeszkadzał wam w odbiorze tego filmu. Rozpychamy się łokciami przez życie, a tak naprawdę wszyscy na koniec spoczniemy w tym samym, skończymy w tym samym miejscu. Wszystkich nas czeka ten sam los. Więc moje pytanie, czy to jest sens? Czy nie łatwiej jest, nie wiem, pomóc innym, spowodować to, że komuś będzie lżej, żeby wyrównać mu te szanse? Ja nie mówię, żebyśmy byli egoistami i po prostu służyli innym, ale czasami są sytuacje, które wymagają od nas chociażby zastanowienia się, przemyślenia, zapytania, czy aby na pewno komuś nie pomóc, bo są ludzie, którzy potrzebują pomocy, ale się o tą pomoc nie upomną. A są ludzie, którzy nie potrzebują, a się upominają, więc pamiętajcie, najciemniej jest pod latarnią. Nie patrzcie tam, gdzie słychać głupi krzyk, tylko tam, gdzie jest cisza. Tam, gdzie ktoś w tej ciszy, samotności, w skryciu prosi. Takim niemym krzykiem prosi o pomoc. To by było na tyle, słuchajcie. Mam nadzieję, że nie powiedziałem zbyt chaotycznie, że jest to taki zrozumiały film. A i przepraszam was, że nie publikuję teraz, nie nagrywam żadnych treści. No jestem mocno zajęty, ale pracuję nad pewnymi rzeczami, także będą filmy, także spokojnie. I dziękuję wam za uwagę, za poświęcony czas, za wszystkie dobre, ciepłe, wyrozumiałe komentarze. Trzymajcie się ciepło i zdrowo. Z Panem Bogiem, kochani.